chciałbym jakby żyć w społeczeństwie albo naszym społeczeństwie, które jest dojrzałe i które przestaje zmieniać coś raz na 4 lata, a chciałem żyć w społeczeństwie, które przede wszystkim decyduje na bieżąco o sprawach publicznych i chciałbym żyć w takim społeczeństwie, w którym decydujemy teraz i to my, a nie politycy o tym, kto będzie miał willę plus, czy kto będzie miał może mieszkania socjalne, ale moim zdaniem to najlepszy pomysł do tego, żeby ludzie wstali i poszli na to referendum, bo to nigdy, jeżeli referendum będzie wiążące, to już nie będzie tak, że ktoś sobie powie, a nie przyjdę. Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie To Warto Wiedzieć i rozmowie dla generatora referendów witam pana Pawła Rostendowskiego. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan ambasadorem, zgłosił się pan jako ambasador generatora referendów. Zebrał pan 15 podpisów, ja już te podpisy otrzymałem. Zgodnie z tym, z naszymi takimi ustaleniami wewnętrznymi, potwierdziłem panu mailem, że właśnie to otrzymałem. No i nawiązała się między nami taka korespondencja mailowa i zaprosiłem pana po prostu, żebyśmy sobie porozmawiali na temat tego, jak to jest być ambasadorem generatora referendów. To jest, ja, czy dobrze, czy niedobrze, to nie będzie odpowiedź, natomiast to jest coś, co, jak to jest być ambasadorem, chciałbym to ubrać w słowa, dobrze. No ale jeżeli trudno panu to sformułować, to dlaczego pan w ogóle podjął się bycia ambasadorem i przynajmniej w pierwszym kroku fajnie się pan wywiązał, no bo nie 10, ale aż 15. To był właśnie tak chciałem odpowiedzieć, dlaczego przede wszystkim bardziej niż jak to jest. To było, kanał Nam Zależy zwrócił moją uwagę już jakiś czas temu. Zauważyłem, że jest to kanał zrzeszający ludzi przedsiębiorczych, ludzi, którzy wolą wziąć sprawy w swoje ręce i ludzi, którym jakby nie podoba się to, w jaki sposób wygląda albo kształtuje się nasze społeczeństwo, że nasze społeczeństwo jest bierne w tym wszystkim. I w trakcie jednej rozmowy właśnie z panem, w czasie wywiadu z panem, między panem a Wojtem Sirykiem, przepraszam, tam pojawił się temat społeczeństwa obywatelskiego i tego, jak działa Szwajcaria i w jaki sposób Szwajcaria decyduje o tym, co ma się dziać w ich państwie. I bardzo mi się spodobała ta inicjatywa. Chciałbym jakby żyć w społeczeństwie albo naszym społeczeństwie, które jest dojrzałe i które przestaje zmieniać coś raz na 4 lata, a chciałem żyć w społeczeństwie, które przede wszystkim decyduje na bieżąco o sprawach publicznych, o tym, jak ma się kształtować nasza gospodarka, o tym, jak ma się kształtować nasz ustrój i przyzwyczaić właśnie społeczeństwo do tego, że nie czeka, aż rząd powie, że dzisiaj będzie zwiększenie, nie wiem, jakichś progów albo obniżenie progów gotówkowych, tylko społeczeństwo powie nie lub tak, albo kiedy polityk zawiedzie nas jakoś w pełni, na przykład powie, że korzysta z modeli, które przewidują deflację i powie nam to prosto w twarz w czasie, kiedy my mamy kryzys gospodarczy na całym świecie i wszędzie szaleje inflacja, no to jak człowiek, który przewodzi w zasadzie jakiejś gałęzi gospodarczej i mówi, że on korzysta z modeli, które przewidują deflację, dlaczego on zachowuje stanowisko? Dla mnie to jest coś, co było zaskakujące, że jako społeczeństwo w Polsce uważamy, że to taka normalna sprawa, tak się stało i musimy z tym żyć. I to było dla mnie jakby ten moment, kiedy zobaczyłem państwa wywiad, to był dla mnie taki moment, w którym zrozumiałem, że społeczeństwo może się kształtować inaczej. I chciałbym żyć w takim społeczeństwie, w którym decydujemy teraz i to my, a nie politycy o tym, kto będzie miał willę plus, czy kto będzie miał może mieszkania socjalne, czy jakiekolwiek inne formy takiego, no tak, chciałbym mieć społeczeństwo, które decyduje o tym, co się dzieje. Tak, ja myślę, że w ogóle, wie pan, taki przykład, tak, to jest to 500+, które jest dawane każdemu. Ludzie, którzy zarabiają po 40 tysięcy złotych miesięcznie, też dostają 500+ na dziecko. Według mnie, tak z punktu widzenia, wie pan, różnych punktów widzenia, moralnego, sprawiedliwości społecznej, cokolwiek ona znaczy, jest to po prostu niesprawiedliwe, tak. Bogaci, okej, zdają sobie radę, natomiast myślę, że społeczeństwo tutaj absolutnie by przegłosowało tą zasadę subsydiarności, że oczywiście pomagamy, ale tylko
tylko tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują, tak? No tutaj mamy do czynienia w tej chwili tam z osobami upośledzonymi, z takimi dodatkami, już rząd tam kombinuje, że to tam zależy od czegoś, tak? Także ja myślę, że tutaj ta, że tak powiem, mądrość narodowa byłaby na pewno o wiele na wyższym poziomie niż ta, w cudzysłowie, mądrość rządząca. Ja też jestem ambasadorem, też zebrałem porównywalną chyba liczbę do pana, bo też około 15, i chciałbym, żebyśmy się podzielili może refleksjami, jak to jest właśnie zbierać podpisy. Jakie pan ma doświadczenia, które właśnie nabył pan w trakcie namawiania ludzi, słuchaj stary, weź podpisz tutaj. Z mojej perspektywy to było dość takie przede wszystkim też edukujące. W zasadzie kiedy przyszedł, bo ja przede wszystkim zebrałem u znajomych, niestety nie udało mi się dotrzeć do rodziny ze względu na to, że nie byłem w tamtym czasie. Okres był dość krótki, ja byłem wtedy na wakacjach przez jakiś czas i nie udało mi się dotrzeć do rodziny, a bardzo mi zależało, żeby też powiedzieć, czym jest generator i jak działamy i dlaczego działamy przede wszystkim. Więc udało mi się dotrzeć do mojej grupy znajomych, spotykamy się co wtorek razem, żeby pograć w karty, tak po ludzku, ale właśnie powiedziałem, że jest taka inicjatywa i co ciekawe też, pojawił się w zasadzie taki, ja bym nie nazwał tego takim polskim odruchem, ale z Polski go znam, że o, zbierasz jakieś podpisy, to gdzie podpisać? I każdemu z osobna tak naprawdę trzeba było tłumaczyć, nie gdzie podpisać, tylko najpierw przeczytaj te 11 punktów. Odtąd dotąd masz, po co my to robimy i dlaczego my to robimy. Jeżeli się z tym zgadzasz, to podpisz. I w zasadzie jakby no zmusiłem wszystkich do przeczytania i każdy przeczytał, każdy osobno, nikt nikomu nie streszczał, każdy przeczytał z tych 15 osób, dlaczego to zbieramy te podpisy i po co zbieramy te podpisy. I każdy się zgodził. I każdemu się spodobała inicjatywa, zaczęli się coraz jakby więcej interesować. Nikt jeszcze nie dołączył, natomiast myślę, że to jest jakby kwestia czasu i takiego tłumaczenia, dlaczego warto. Dlaczego warto i dlaczego chcielibyśmy to zbierać. No muszę panu powiedzieć, z mojej perspektywy, że zaimponował mi pan, bo to być może wynika trochę z mojego charakteru, że ja jestem taki trochę, wie pan, szybko chcę załatwić pewne, znaczy większość rzeczy, szybko, lepiej, taniej. I ja w zasadzie streszczałem ludziom, słuchaj, mówię, to jest coś takiego, tu Polski Instytut to wymyślił, opracował, my to chcemy złożyć, bo to jest dobre, wzorce szwajcarskie. No tu głównie chodzi o to, żeby inicjować te referenda niższą liczbą właśnie podpisów, a poza tym, żeby oni te i tak dalej, byli zmuszeni do przeprowadzenia referendum, żeby nie wyrzucili tego do kosza, a poza tym, żeby wynik referendum wiązał im ręce, nie? I tutaj ludzie takie, okej, dobra. Rzeczywiście też ja zauważyłem kilka postaw. Pierwsza postawa, ja nie powiedziałbym, znaczy ja tego nie oceniam, że to jest typowo polska postawa. Daj mi to, gdzie to trzeba podpisać, to ja podpiszę. Ja postrzegam to trochę inaczej. Skoro Kubań mi to dał do podpisania, to ja to podpiszę, bo on jest dla mnie marką, pewną referencją. Ale takich osób nie było dużo. Powiedzmy, że jeżeli ja tam zebrałem około 17 podpisów, to były dwie takie osoby. Były osoby, które się pytały i tak jakby żądały wytłumaczenia, znaczy żądały, no ale powiedz mi, o co tu w tym wszystkim chodzi. I były dwie osoby, które tak jakby sprawiły takie trochę na mnie, może ja to też źle odebrałem, nie, ale no daj mi to, ja to przeczytam wnikliwie, czy to w ogóle jest warte mojego zainteresowania i złożenia mojego podpisu, nie? Ale ponieważ ja zbierałem podpisy w trochę większych grupach, no to działał taki system konformizmu. No skoro już tam podpisało 5 osób, no to nie wypada mu, bo gdyby nie podpisał, to tamci by się głupio poczuli, że podpisali, tak? I tak jakby tak właśnie te dwie osoby podpisały. Jedna osoba odmówiła, ale powiedziała, że referendum nie może być wiążące bez względu na liczbę osób, które w tym referendum uczestniczą, czyli to jest ten, wie pan, gwóźdź, ta istota tego referendum w Szwajcarii, tak? Że tak. Jeżeli uważasz, że referendum, a nie byłeś na nim, to sobie zrób nowe, tak? Zainicjuj nowe i tyle. I kontrreferendum być może to przejdzie, tak? Będziesz tak uczestniczył, a tak to jesteś frajerem i uważaj na następnych referendach i bierz udział. Także taka wersja edukacyjna. Także mój kolega również podniósł tą uwagę właśnie, że no, referendum wiążące bez odpowiedniej jakby, bez uczestnictwa ludzi, czy
W sensie, że to jakby strasznie szalony pomysł, ale moim zdaniem to najlepszy pomysł do tego, żeby ludzie wstali i poszli na to referendum. Bo to nigdy, jeżeli referendum będzie wiążące, to już nie będzie tak, że ktoś sobie powie, a nie przyjdę. Nie będzie tak, że będzie 5 ludzi, tylko pojawi się na przykład znaczna większość społeczeństwa, no bo każdy będzie świadomy, że takie związanie rączek to już będzie na przykład, nie wiem, być może 1000+, a być może brak jakiegokolwiek plus. I każdy będzie musiał wziąć udział. To jest dość takie skuteczne w przekonywaniu ludzi, czy warto przyjść. Ja, wie pan, patrząc na te tematy w Szwajcarii, które oni głosują, mi się wydaje, że tam nie ma tematów populistycznych. Oni podchodzą bardzo pragmatycznie, wie pan. Ja taki przykład podaję, oni chcą absolutnie wycofać wszystkie środki ochrony roślin do roku chyba bodajże 2035. No i w tym roku, na początku tego roku było referendum, że oni by chcieli, żeby to było już od dziś. Znaczy od wyniku tego referendum. Ja tam właśnie oglądałem takiego, że tak powiem, rolnika szwajcarskiego, który to bardzo ładnie wytłumaczył, powiedział, że ten proces idzie, że to nie można zrobić z dnia na dzień, bo oni się muszą do tego przygotować, że on zainwestował pod kątem poprzedniego referendum i w związku z tym on prosi, żeby głosować na nie. No oczywiście, nie wiem, czy to dzięki temu apelowi, czy rozsądkowi Szwajcarów, ale rzeczywiście oni odrzucili tą inicjatywę. I ja właśnie podaję to jako taki zdrowy rozsądek, tak? To nie jest rozwiązanie populistyczne 500 plus, 800 plus, willa plus, damy swoim znajomym, kurde, po wieżowcu im zbudujemy ze społecznych pieniędzy, tak? Tylko właśnie no, powoduje to, że jest to mądrzejsze, takie bardziej dojrzałe. Zresztą notabene był kiedyś taki eksperyment przeprowadzony, że ludzie mieli się wypowiadać na temat tego, ile waży dana krowa. Nikt nie trafił, ile waży dana krowa, ale podobno średnia była bardzo blisko. To znaczy, gdy zebrano te wszystkie oceny subiektywne i podzielono przez liczbę uczestników, to wyszło, że tam ta waga tej krowy od tych ocen średniej właśnie zupełnie nie odbiegała. Także tak. Jak pan postrzega siebie właśnie jako propagatora tej idei i jak pan widzi, jaki jest odbiór u ludzi, tak? Już pan trochę o tym wspomniał, natomiast no, jak pan widzi, jakie są pana odczucia co do dalszego rozwoju? Tutaj jakby, jeśli chodzi o moje odczucia, to one są przede wszystkim, ja nie czuję się jakimś głosicielem, czy może nawet propagatorem. Ja przede wszystkim to, co jakby dla mnie jest takim najważniejszym, taką można powiedzieć misją, to jest to, żeby społeczeństwo zaczęło działać razem i zaczęło działać zgodnie jakby, żebyśmy przestali mieć w zasadzie monarchów na samej górze i żeby to oni decydowali, co ma się dziać. I to była inicjatywa, która jakby była inspirująca właśnie do tego, żeby wziąć też nie tylko swoje życie w swoje ręce, nie tylko jakby działać wokół siebie i tego, jakie umiejętności, czy jaką mieć pracę, ale żebyśmy mogli przejść ten proces. Być może na początku będzie bolesny, bo zmiana społeczna, kiedy w końcu mamy głos jakby decyzyjny, to być może na początku jakby nie będziemy wiedzieć, jak to robić, jako społeczeństwo ogólnie. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy tę zmianę w końcu przeszli. I to jest coś, co chciałbym, jakby żeby też moje dzieci kiedyś urodziły się w kraju, w którym już są nauczone i już ten proces został przebyty, albo raczej ta droga została przebyta i one wychowywały się w kraju, w którym są uczone decyzyjności na temat tego, co się dzieje w społeczeństwie. Jeśli chodzi o odbiór ludzi i tego, jak oni sobie z tym radzą, generalnie no to była moja grupa wiekowa. Mniej więcej też podobne przekonania, choć nie wszyscy, niektórzy nawet odległy ode mnie przekonania. Natomiast jakby oni też są świadomi, że oni też mogą zmieniać społeczeństwo. Jeżeli nawet ja jestem jakby po drugiej stronie światopoglądowej, to oni są świadomi, że oni przecież dzięki takim inicjatywom również będą w stanie jako społeczeństwo decydować o tym, co się dzieje w kraju. Więc tutaj to jest moja grupa wiekowa też, czyli około 25 lat powiedzmy, i każdy był jakby chętny do tego, że faktycznie sami młodzi mężczyźni, co prawda, natomiast każdy był chętny do tego, że faktycznie inicjatywa, która daje społeczeństwu dźwignię na rządzących, to bardzo dobra inicjatywa. Panie Pawle, zbieramy podpisy do 31 sierpnia, bo my się uczymy.
Właśnie to jest taki proces, już wytłumaczę. Otóż Łukasz Zakrzewski wystąpił z tą propozycją, sformułował tą petycję, zajął się jej organizacją, no ale oczywiście, wie pan, nie dopatrzył bardzo wielu szczegółów. I w związku z tym właśnie rozmowy takie jak z panem, czy maile, które otrzymujemy od innych osób, powodują, że my będziemy to dopieszczać, że cała ta procedura, wie pan, tworzenia petycji, procedura zbierania podpisów i tak dalej, żeby to było prostsze. Czyli jeżeli pan będzie miał jakieś właśnie pomysły, jak coś ulepszyć, jak coś poprawić, to jesteśmy otwarci. Niektóre osoby, na przykład jedna z moich osób, które podpisywała, powiedziała, no dobra, wiesz, przeczytałam to, ale tu jest trochę błędów, ja może bym ci korektę tego zrobiła, nie? No i oczywiście zrobiła korektę, tylko mówi, ja nie umiem robić w postaci elektronicznej, wezmę wydrukowane, napiszę i już. I proszę sobie wyobrazić, że ja natychmiast zrobiłem skan tego, wrzuciłem na Discorda. Jeden z członków Rady Referendalnej poprawił to w dokumencie źródłowym, ale on akurat nie miał dostępu do naszej strony internetowej, ale ja dostałem informację, tylko zweryfikowałem, już to jest poprawione, te wszystkie poprawki, które ona wprowadziła. I w ten sposób właśnie doskonalimy. Czy pan ma jakieś uwagi, czy pan na przykład, bo moją taką uwagą generalną jest do tej petycji, jest chyba też to, że ona jest zaskomplikowana, że petycje powinny być proste po to, żeby było łatwiej zbierać podpisy. Chociażby. O, to jest bardzo dobre pytanie. W takim kontekście tego, jak faktycznie jedna z osób, ale to akurat był prawnik, zauważył, że są błędy nawet tak, to były chyba nawet jakieś literóweczki takie małe były. Tak. I skorygował. On się wtedy zaśmiał, że haha, literóweczka, natomiast to w formie żartu. Nie myślałem o tym jeszcze w takim kontekście, co bym poprawił. Dla mnie tą taką pierwszą misją było, czy ja dam radę zebrać podpisy i odpowiednio szybko je wysłać. To był wtedy, pamiętam, okres 2 tygodni, gdzie mnie tydzień nie było w Polsce. I chyba teraz nie mam takiego pomysłu albo idei, co by można zmienić, albo jak to skomunikować. Na pewno nie wiem, jak to wygląda w stosunku do wszystkich, tak? Chyba jest nas, ambasadorów jest teraz 1500, dobrze się myślę? Nie, 1150, chyba ja zaraz sprawdzę, tak, bo to jest automatycznie, już nam się udało właśnie, że w momencie, kiedy się ambasador zgłasza, to jest od razu automatycznie, już właśnie liczy strona 1152. Czyli także... tak. I ja dostałem wtedy, pamiętam, telefon, prawda? I pytanie, czy tak każdy dostawał? Ja nie jestem pewien, czy tak każdy ambasador dostawał, a rozumiem. Ja się pamiętam. Wtedy zdziwiłem, bo się zastanawiałem, czy 1152 telefony wykonać i co będzie przy 50 tysiącach, a w zasadzie jak to zautomatyzować, żeby osoba, która jest ambasadorem, dostawała jasny znak tego, że bierzemy sprawy w swoje ręce i trzeba działać. I tutaj pytanie, czy dałoby się stworzyć infrastrukturę, w której, tylko to jeszcze wiadomo, jesteśmy na razie na początku, jeszcze brakuje takich inicjatyw, ale czy dałoby się stworzyć infrastrukturę, gdzie ambasadorzy mają konta w samym generatorze i w momencie, w którym jest taka inicjatywa, natychmiast dostają maila ważne z zaznaczeniem, że mail jest ważny, czyli z podniesionym priorytetem. I nie wiem, czy to nie byłoby łatwiejsze, ale to w przypadku oczywiście, kiedy mamy już jakby infrastrukturę zrobioną, no to też nie jest takie proste, prawda, też, bo to trzeba by człowieka, który siedzi we frontendzie, backendzie, jeszcze nam zabezpiecza bazę danych przed wybuchem. Jest to, może to być propozycja, ale to taka forma, którą wymyśliłem teraz i nie jestem jakby pewien, czy to jest dobry pomysł. Natomiast pracujemy, nie, to znaczy mamy radę referendalną, zresztą jeżeli ktoś chce, to może dołączyć, bo spotkania są co poniedziałek o 21 do 22 i generalnie my się wyrabiamy w czasie, ale są gaduły i oni sobie potem zostają i tam jeszcze sobie tam rozmawiają. Także osoby, które chcą dołączyć do takiej rady, znaczy do obrad tej rady, mogą po prostu dołączyć, także posłuchać, zgłosić jakiś pomysł. Właśnie Bartosz Wałęga będzie brał udział w przyszłym 7 sierpnia, bo on ma pewien pomysł, tak? No on w ogóle był jednym z inicjatorów tego ruchu, wycofał się ze względów zdrowotnych, ale wie pan, no dalej tam właśnie uczestniczy w tym. Także każdego zapraszamy, jeżeli właśnie są jakieś pomysły, to trzeba się kontaktować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze zjawiska skali. Ja już mam problem, bo ja muszę odbierać te listy,
Wie pan, najgorsze jest, jak ludzie wysyłają listem poleconym, tak? Znaczy ja rozumiem, bo w Szwajcarii list polecony to jest tylko i wyłącznie list sądu, wie pan, tam wszystkie listy dochodzą, tam nie ma czegoś takiego, żeby list zginął. Ja rozumiem, skąd się to u Polaków bierze, ale dla mnie to jest kłopot, tak? No bo muszę pójść na pocztę, odebrać to i co więcej, muszę teraz, wie pan, te listy posegregować, policzyć głosy, odpowiedzieć ludziom, że tak, otrzymaliśmy, tak jak pan otrzymał, otrzymałem 15, pyk i coś tam jeszcze wysłać, także to są wszystko rzeczy, które na pewno trzeba będzie automatyzować. Robimy to no i ważny jest kontakt z wami, właśnie z ambasadorami. Ważne jest to, żebyście państwo szerzyli tą ideę, żeby właśnie, jeżeli ma pan jakiegoś prawnika, to po prostu trzeba się zapytać, słuchaj stary, a ty nie mógłbyś tam czegokolwiek dla tego ruchu zrobić? Na przykład, nie wiem, zgłosić się, że raz na miesiąc możesz jakiś dokument przejrzeć pod kątem prawnym, tak? My sobie wtedy takich ludzi gdzieś tam umieścimy w jakimś systemie i od czasu do czasu im wyślemy właśnie jakąś taką robotę. Jesteśmy w trakcie organizacji. Muszę panu powiedzieć, że moim celem jest zbudowanie organizacji samonośnej, czyli nie opartej na Kubaniu czy jakiejś jednej indywidualności, tylko na właśnie Radzie Referendalnej. I muszę panu powiedzieć, że to ja jestem bardzo dobrej myśli. Że uda się coś takiego zrobić, bo rzeczywiście członkowie Rady Referendalnej są mocno zaangażowani i nie jest tak, że oni się pytają, a jak to zrobić, a powiedz co, tylko oni mówią, słuchajcie, trzeba zrobić to i to, zaczyna się dyskusja, jak to zrobić i potem jeden mówi, okej, to ja to biorę na siebie, ja to załatwię. Przykład. Mieliśmy kłopot z wysyłaniem newslettera. I ktoś, ja się poskarżyłem w jakimś newsletterze takim internetowym i zadzwonił pan, który z e-votingu, ja zapomniałem jak on się nazywa, przysłał SMS-a, ale jest takie narzędzie, które jest stosunkowo tanie i ma 98% docieralności. Proszę sobie wyobrazić, że przedwczoraj żeśmy kupili to narzędzie za 130 zł miesięcznie i prawdopodobnie dostał pan newslettera jeszcze właśnie tam w poniedziałek 31 lipca to wyszło. Także staramy się właśnie, żeby to było skuteczne. Czy ma pan coś do dodania? Bo ja już w zasadzie chyba temat, myślę, na dzisiaj wyczerpaliśmy. Nie, wydaje mi się, że temat został dość solidnie wyczerpany. To już pytanie, czy jest miejsce dla mnie, to może bardziej po dyskusji, po tak. Zakończeniu nagrania. Jasne, także bardzo panu serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Zaimponował mi pan, że pan zmusił ludzi do przeczytania całej tej petycji, to jest ważne. Myślę, że warto szerzyć ideę. Co ciekawe, członkowie Rady Referendalnej nie znają swoich poglądów. Niech pan sobie to wyobrazi, że my na te tematy w ogóle nie dyskutujemy. Także tak to wygląda. Ja jestem naprawdę dobrej myśli i też się cieszę, skoro pan 25-latek zebrał głosy wśród swoich rówieśników, no to powiem panu, że to mnie po prostu motywuje do dalszej pracy. I bardzo panu za to po prostu dziękuję, tak, że właśnie, bo to jest to, no, ja też byłem kiedyś 25-latkiem, wtedy były właśnie te przemiany społeczne, w wieku 30 lat ja przeżyłem właśnie transformację ustrojową, a w tym wieku myśmy walczyli o tą wolność, tak, każdy jak umiał, a ja bym chciał, żeby właśnie nasze dzieci czy wnuki nie musiały tego robić, tylko żeby robiły to w sposób legalny, wyrażały swoje oburzenie, protestowały, proponowały rozwiązania, żeby po prostu tych nieudaczników, bo dla mnie wszyscy po kolei, którzy rządzą, są nieudacznikami. Oni się nie znają w ogóle na zarządzaniu, a oni się biorą za to. Także no, mam nadzieję, jestem dobrej myśli i mając takich koalicjantów jak pan, jeszcze naprawdę mnie to motywuje i działamy w takim razie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.